Kracz, nie kracz, dać Panie, a światłość wiekuista na Panie świeci. Wieczny kracz, nie kracz, dać Panie, a światłość wiekuista na Panie świeci. Wieczny kracz, nie kracz, dać Panie. Lub mojej przyjaciółki, Anny Gurewicz. Była moją przyjaciółką. Dałam ją siostrę Faustynę. Przez 10 lat żona Johannesa Borysa Gurewicza, urodzonego w Moskwie 6 sierpnia 1909 roku, Żyda nawróconego, malarza, czekał na Anię 10 lat w Urugwaju. Boże opatrzność, Boże miłosierdzie połączyło ich tak jak nas. Tutaj jest cmentarz na Ozdorfie. Z daleka widzimy ofiary Gomory. Gomora, bombardowanie Hamburga 24 lipca 1903. 1943 roku nie było przypadkiem. Było to 700 lat, jak powstała diecezja chełmińska 24 lipca 1243 roku. Kwitło wszystko. Władcami Hamburga wtedy był Adolf IV Schauenburg, biskupem był biskup Bruno. Budowało się potem z Czech. To byli wszystko przodkowie świętej Jadwiga Śląska. Była również praprababcią polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. A wcześniej Matka Boska, Królowa Świata, Królowa, ukazała się w Saragosie apostołowi Jakubowi 20 stycznia 1400 roku. Hamburg, jak likwidowano ludzi, katolików, zaczęło się od 17 lipca 1932 roku, krwawą niedzielą. Wtedy wymienieni zostali wszyscy ludzie w mieście. Krwawa niedziela w Bydgoszczy było przedłużeniem tego programu. A teraz kościół zamknięty. Wszystkie zmiany kościelne, zmiany diecezji zrobił możliwy 25 marca 1992 roku, nazywany polskim papieżem, Lorek z Wadowic. 25 marca 1944 roku w Krakowie, w kościele świętego Tomasza, zostało wyświęconych 80 kapłanów. Zamcieczają to niezwykłemu kapłanowi Stanisławie Czajce, rektorowi seminarium duchownego w Krakowie. Było to seminarium częstochowskie. Czajka, Stanisław Czajka, umierał jako rektor 2 grudnia w 1943 roku w Krakowie. Siostra zakonna usłyszała woda z Lourdes. Woda z Lourdes cudownie uzdrowiła księdza Stanisława Czajkę. Matka Boska objawiła się w Lourdes 11 lutego 1858 roku. Tego dnia urodził się arcybiskup Julian Nowowiejski, zamordowany rytualnie 28 maja 1941 roku, kiedy do obozu Oświęcim Auschwitz przywieziono 303 Polaków i na likwidację świętego Maksymiliana Kolbe. Biskup pomocniczy
Leon Wietnamski z Płocka został zamordowany rytualnie tutaj w Hamburgu 11 lipca 1941 roku. Tego dnia umieszczono w obozie Dachau biskupa Neuheuslera, który wyświęcił na diakona B16, czyli tak zwanego papieża Benedykta XVI. 29 października 1950 roku we Freising. Jezu, ufam Tobie.